Gość dnia w Radiu I. Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Leszek Halecki, właściciel Szkoły Inspiracji, i Grzegorz Jaroniewski, założyciel portalu rozwójosobisty.org. Przyszło pytanie od naszej słuchaczki. Pani Ewa pyta, jeśli coaching cieszy się taką popularnością, to czy znaczy to, że ludzie sami przestali sobie radzić w kierowaniu własnym losem? Bardzo fajne pytanie i bardzo dobre. Myślę, że po trosze jest tak, że ten szum informacyjny, który w tej chwili jest, i łatwość dostępu do tak wielu informacji w jednym czasie powoduje, że rzeczywiście być może się trochę w tym gubimy. Z drugiej strony od zawsze ludzkość, my ludzie mieliśmy problem z podejmowaniem pewnych decyzji. Natomiast też trochę jest tak, że ten coaching w jakimś stopniu funkcjonował wcześniej. Myślę, że w prastarych plemionach był jakiś wódz, który wokół siebie zbierał ludzi i dobrą metaforą, dobrym pytaniem pomagał ludziom zmieniać ich świadomość. Moim zdaniem matka może być dobrym coachem dla swoich dzieci, szef może być dobrym coachem dla swoich pracowników, pod warunkiem, że się przed nimi nie wymądza, tylko właśnie dobrymi pytaniami powoduje i wpływa na świadomość swoich ludzi. Powoduje, że zaczynają zmieniać swój sposób myślenia na temat samego siebie. Czyli te nowe pojęcia, takie jak właśnie coach, które dosyć niedawno pojawiło się w języku polskim, mówicie, że one były już wcześniej tak naprawdę tylko inaczej nazwane? Moim zdaniem tak. Oczywiście teraz dzięki temu, że jest to bardziej zbadane, jest opisana pewna struktura, możemy z tego korzystać w pełni świadomie i bardziej efektywnie. A gdzie szukać takiego coacha, bo to też jest na pewno ważne, bo chyba każdy szuka coacha od czegoś innego, specjalizującego się w czymś innym, bo każdy chciałby osiągnąć chyba nieco inne cele. Jak dostosować coacha i to szkolenie, jeśli tak mogę powiedzieć, do siebie, do swojej osobowości? Z całą pewnością coaching też polega na tym, że dwoje ludzi musi się wzajemnie zrozumieć. Ten proces też polega na tym, że robimy pierwsze spotkanie, bo jest to proces tych spotkań coachingowych, z reguły jest kilka. I po tym pierwszym spotkaniu, to klient i również coach podejmują wspólnie decyzję, czy my jesteśmy jakby dla siebie, czy idziemy dalej w tej współpracy. A gdzie znaleźć coacha? Z całą pewnością już niebawem lista takich coachów będzie na rozwójosobistym.org, a w związku z tym, że zdigitalizowaną wiedzę całego świata mamy w swoich smartfonach, w telefonach, tego też jest dość dużo. W naszym mieście, w Białymstoku, też konstytuuje się izba coachingu, także tam też będą coachowie dostępni i ich sposób działalności z klientami będzie dość dobrze już niebawem opisany. To jeszcze pytanie do Grzegorza. Grzegorz, czyli ten portal rozwójosobisty.org będzie taką bazą coachingu na terenie naszego miasta? Też. Nie zapominajmy, że nie tylko, ale też. Znajdziecie tam informacje, które Was interesują właśnie o coachach, takich osobach jak Leszek, ale także innych też osobach. Planujemy stworzyć takie dwa narzędzia. Jedna z nich to będzie opis, a druga taki krótki filmik, na którym dany coach będzie się prezentował, bo to jest bardzo ważne, że czasami ta iskra wywołuje to, to jest osoba dla mnie. Ja z tą osobą chciałbym się właśnie spotkać i z tą właśnie osobą porozmawiać, bo czasem z suchego faktu nie zdobędziemy tego przekonania, tak? Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ostatnio byłem na spotkaniu właśnie takim otwartym, była osoba, która prowadziła i zupełnie mnie nie przekonała, tak? I jeżeli ja bym miał w to zainwestować, to nie byłbym zadowolony, więc tak sobie myślę, że to byłoby takim całkiem fajne narzędzie. A jeszcze pozwolę się tylko odnieść do tego nazewnictwa. Ta etymologia słowa coaching, ja kiedyś wpisałem sobie, jak zacząłem się tym interesować, słowo coaching i wiecie, co mi wskoczyło? Trener. I zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest to samo, tak? Natomiast okazało się, że nie jest to samo i to jest fajne porównanie. Znalazłem takie zestawienie, że coach to jest człowiek, który zadaje ci pytania, szuka potencjału w tobie, a trener to daje ci gotowe narzędzia i mówi, masz tak zrobić i będzie dobrze. Tak jak trener na siłowni. Na przykład, tak? Ale to też właśnie jest dobrej rzeczy dotknąłeś, tak? To jest coachowie też działają w różnych przestrzeniach. Jest też coaching fitnessu i tam jest też trener, który przy rozmowie nie tylko trenuje i mówi, zrób 10 pompek, 20 powtórzeń, tu tak, trzymaj sztangę, ale chodzi o to, żeby poprzez nawiązanie tej relacji wywiązała się pewna więź, tak, stworzyło się jakieś partnerstwo i wtedy ta osoba ma większe zaufanie. I potem, podobnie tak jak na naszym portalu będzie, jeżeli my nawiążemy relacje z odbiorcami, z ludźmi, którzy sami nam powiedzą, czego oczekują, to też będzie nam łatwiej dać ofertę konkretnym osobom. Do kolejnej części, ostatniej już części naszej rozmowy, wrócimy po piosence. Gość dnia w Radiu I.
Wracamy do ostatniej już części naszej rozmowy. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj Leszek Halecki, właściciel Szkoły Inspiracji, oraz Grzegorz Jaroniewski, założyciel portalu rozwójosobisty.org. O rozwoju osobistym możemy wiele dowiedzieć się z książek. Dużo ich jest w księgarniach. Ostatnio warto sięgać po takie książki? To prawda, ich jest bardzo dużo i to jest znowu potrzebna mądrość, z których korzystać, z których nie. Natomiast na pewno warto korzystać. Czytanie dobrych książek to jak rozmawianie z mądrymi ludźmi. W pewnym stopniu też dobra książka może zastąpić nam coacha, bo dobra książka może nas inspirować, dobra książka stawia pytania, dobra książka może być dobrą metaforą. Ja sam osobiście bardzo dużo książek czytam, natomiast nie są one dla mnie wyrocznią. One dla mnie są inspiracją do tego, aby pewne rzeczy sprawdzić, przetestować w swoim życiu na podstawie potem tego doświadczenia, tak, ewentualnie konstruować warsztaty, szkolenia i dzielić się nawet podczas coachingu tą wiedzą z ludźmi. Ale tak jak mówię, to nie wyrocznia, dla mnie to jest inspiracja. Grzegorz, twoim zdaniem sama książka może pomóc tak samo jak szkolenie, czy jednak to jest bardziej takie podwaliny pod samodoskonalenie się, jakiś taki wstęp, który trzeba, prawda, poznać? To znaczy, zadałem sobie teraz w głowie pytanie, czy najpierw książka, potem szkolenie, czy najpierw szkolenie, potem książka. I nie wiem. Tak naprawdę pewnie dla każdego inaczej. Ja sam sporo książek też czytam i o dotyczących rozwoju, tak, rozwoju coachingu, wystąpień publicznych. Zresztą od Leszka kilka książek pożyczyłem, bo on ma całkiem pokaźną bibliotekę. No i wiele ciekawych rzeczy tam zostało zawartych, tak? Dlatego mówię, no książka nie jest, nigdy nie jest za mało czytać książek, tak? Nawet jedno zdanie może spowodować, że człowiek gdzieś tam się przestawi coś w głowie, bo o, nigdy o tym w ten sposób bym nie pomyślał, tak? Może warto jednak kolejną książkę znowu przeczytać. Czasem się niestety zdarza też i po lekturze, że mam mętlik w głowie i tak naprawdę ta wiedza nie była dla mnie, nie? Bo to nie jest pytanie, czy ona jest bezwartościowa, tylko czy ona jest dla mnie, bo ona może dla mnie nie jest wcale, tak? To samo jak konstruowałem taki krótki opis, czym jest rozwój osobisty.org, to zapisałem, że to jest możliwość zmiany możliwej i niemożliwej, koniecznej i niekoniecznej, bo czasem jest też tak, że ludzie mówią, ja bym coś zmienił w swoim życiu, ja potrzebuję koniecznie zmiany i szukają na siłę czegoś i czytają też, prawda, i poradniki i na stronach internetowych. Okazuje się, że tak naprawdę niczego za dużo zmienić nie trzeba, w ogóle niczego, może z czegoś właśnie zrezygnować i to też jest zmiana, tak? Niektórym się może wydawać, że zmiana to jest coś więcej. Nie, to może być właśnie coś mniej. I to też jest pozytywne, tak? Może w tych książkach też to znajdziecie. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Tak podsumowując ten temat, mam jeszcze pytanie do Leszka. Czy warto korzystać z pomocy coacha, samodoskonalić się? Tak już podsumowując to wszystko, o czym dzisiaj powiedzieliśmy? Warto na pewno sprawdzić, warto na pewno doświadczyć tego i ja jakby uznaję i szanuję te osoby, które mówią, mi żaden coach nie jest potrzebny, nie potrzebuję żadnego rozwoju osobistego, sam sobie z tym najlepiej radzę i to jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast zachęcam do tego, żeby korzystać ze szkoleń otwartych, żeby przychodzić bardzo często na eventy takie otwarte, bezpłatne, które robimy, aby pokazać pewne możliwości, abyście Państwo, drodzy słuchacze, mogli sobie sami na ten temat wyrobić zdanie. Bo czy jest warto, to dla każdego jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa. 27 kwietnia wasze szkolenie, wasze wydarzenie. Dlaczego warto przyjść? Gdybyście mieli zachęcić nasze słuchaczki, dlaczego warto odwiedzić Dwór Czarneckiego o godzinie 9 27 kwietnia? Ja też uczę na naszych szkoleniach czy na coachingu pytanie, dlaczego kieruje nas trochę w przeszłość, co się takiego w moim życiu wydarzyło, dlaczego warto z czegoś korzystać. Tutaj doprecyzowałbym to po co. Warto pójść właśnie po to, bo być może na tym szkoleniu wydarzy się coś, co będzie przełomem, droga dziewczyno, kobieta, droga pani, w twoim życiu. Warto pójść po to, bo być może właśnie poznasz kogoś, kto zainspiruje cię do zmiany dla dobrej dla ciebie. Warto pójść po to, bo tam będzie też wiele fantastycznych takich informacji i jestem przekonany, że wychodząc z tego szkolenia, poczujesz się kobietą piękną i pewną siebie. W takim razie zapraszamy wszystkie słuchaczki. Serdecznie zapraszamy oczywiście wszystkie słuchaczki. 27 kwietnia w Dworze Czarneckiego startujemy o godzinie 13. Zapisy na naszych stronach szkołainspiracji.pl i rozwójosobisty.org. Dziękuję bardzo za rozmowę i wizytę w naszym studiu. Przypomnę Państwu, że moimi gośćmi byli dzisiaj Leszek Halecki, właściciel Szkoły Inspiracji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, było miło. I Grzegorz Jaroniewski, założyciel portalu rozwójosobisty.org. Dzięki wielkie. Dziękuję serdecznie. Na dziś to już wszystko. Zapraszam Państwa oczywiście jutro, kilka minut po godzinie 12, gość dnia w Radiu i Michał Zaborowski. Tymczasem.